Cześć, ja jestem Niedoradek i dzisiaj zrobimy sobie oldschoolowy unboxing trzech smartfonów marki Infinix Smart 8, Hot 40i oraz Hot 40 Pro. Wszystkie są dostępne w Media Expert. Zaczynamy! Infinix Smart 8 prezentuje się bardzo fajnie. Z tyłu ma duże obiektywy aparatu, o którym za chwilę. Kolor bardzo ładnie się mieni. No, zobacz jak on wygląda. A ja zajrzę do specyfikacji. Ekran 6,6 cala o odświeżaniu 90 Hz, 3 GB RAM z rozszerzeniem o kolejne 3, 64 GB pamięci z miejscem na kartę pamięci. O wow, 5000 mAh. Podejrzewam, że ten telefon na jednym ładowaniu przeżyje nie jeden dzień. Z przodu na ekranie jest coś, co Infinix nazwał Magic Ringiem i jest to animowana przestrzeń dookoła przedniego aparatu, która ma różne funkcje. Na przykład bardzo fajny sposób na wyświetlenie powiadomień. No i ta cena. Nowy smartfon za takie pieniądze to rzadki widok. Teraz pora na Infinix Hot 40i i powiem Wam, że zawartość tych pudełek to mała rzecz, a cieszy. Za to niemały jest sam telefon. Rozmiary są podobne do Smart 8. Obudowa piękna, no co jak co, ale projektanci Infinix potrafią zaprojektować bez urządzenia. A w specyfikacji... Ohohoho! Podobny ekran, ale RAMu mamy 8 GB plus drugie 8 w ramach rozszerzenia. Dodatkowo mamy NFC, więc można nim płacić. Co jeszcze? Aż 50 megapikseli w głównym aparacie i 32 w przednim. I to z lampą błyskową. Zapowiada się bardzo fajny telefon do selfie. Bateria to ponownie 5000 mAh z ładowaniem 18 W. I tu też mamy wspomniany wcześniej Magic Ring. Bardzo sympatyczny. A co zaproponuje nam ostatni smartfon z dzisiejszego zestawienia? Infinix Hot 40 Pro. Wciąż się nie mogę przyzwyczaić, że w pudełku jest pełen zestaw dodatków. Telefon znów ma bardzo ładną obudowę. Trzeba przyznać, że trzyma poziom i nie jest tak, że ten najtańszy jakoś mocno odstawał. Zajrzyjmy do specyfikacji. No i tu się robi ciekawie. Ekran jest odrobinę większy, ale za to ma rozdzielczość Full HD i odświeżanie 120 Hz i również NFC do płatności. A do tego super szybki procesor, który zapewnia szybkie i płynne działanie aplikacji oraz gier. Tylny aparat ma aż 108 megapikseli oraz obiektyw makro. Z przodu znów solidne 32 megapiksele z lampą błyskową. Pamięć taka sama, RAM taki sam, ale za to szybsze ładowanie do 33 W. No powiedziałbym, że to taki trochę flagowiec. Za tę cenę jestem naprawdę pod wrażeniem. Trzy smartfony Infinix za nami. Pamiętaj, że wszystkie kupisz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Do zobaczenia. Hej, hej.